poseł Małgorzatą Wybych. Moje nazwisko Bogusław Niemczewski, reprezentuję organizację Polonia for Poland. Pani Małgorzata Wybych jest posłem na Sejm 8 kadencji z okręgu 19 Warszawa Śródmieście. Jest też rodowitą warszawianką. Polonia należy do okręgu 19 i gdy głosujemy tu w wyborach, to właśnie tylko i wyłącznie na reprezentantów z tego okręgu. Wybory odbywają się co 4 lata. Pani poseł została wybrana do Sejmu 25 października 2015 roku. Następne wybory odbędą się w roku 2019. Pani Małgorzata Wybych jest warszawianką, ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. W latach 2007-2014 pracowała w Helsińskiej Komisji Praw Człowieka. Przepraszam bardzo, lata 2007-2014 w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, natomiast wcześniej przez 10 lat w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Była także członkiem ZHP, potem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mężem pani Małgorzaty Wybych jest świętej pamięci pan Paweł Wybych, który zginął w katastrofie smoleńskiej 7 lat temu. Pani Małgorzata Wybych należy również w Sejmie do Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Na dzisiejszym spotkaniu będziecie mieli Państwo możliwość przedstawienia problemów. Tradycyjnie, jak każdy obywatel Polski, w biurze poselskim w Polsce, w danym okręgu wyborczym, w biurze danego posła. Niezależnie od dzisiejszej możliwości, pragnę Państwu przypomnieć, że w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie Radia Maryja w pobliżu Belmont i Harlem macie możliwość połączenia się bezpośrednio przez Skype między 4 a 5 po południu z panią poseł. Technicznie dzisiejsze spotkanie będzie tak wyglądać, że po zabraniu głosu przez panią poseł będziecie Państwo mogli przedstawić swój problem na kartce, zostawiając nazwisko i numer telefonu, i pani poseł lub organizacja za pośrednictwem organizacji Polonia for Poland skontaktuje się z Wami, by rozwiązać Wasz problem. Oprócz tej formy możecie również zadać pytanie na kartce, na które dzisiaj pani poseł udzieli odpowiedzi. Pod koniec spotkania być może będzie też możliwość bezpośredniego zadawania pytań, ale tego nie możemy zagwarantować. Zanim Państwo zaczniecie zadawać pytania, chciałbym jeszcze powitać na sali mającą w każdy czwartek na audycji pani Łucji Śliwiec swoje felietony, profesor Krycz Modelską, którą chciałbym poprosić o zabranie głosu, ponieważ ma ważne ogłoszenie. Proszę. No więc chcemy powitać przede wszystkim gospodarza, czyli czarującego, kochanego, wspaniałego księdza Dzieszko. Panią poseł, która ma nie tylko piękną historię dokonań zawodowych, ale również szczególne doświadczenia życiowe, które można podsumować, prawda, kategorią dramatu i bohaterstwa. I również chciałam bardzo podziękować panu Niemczewskiemu za danie mi tutaj słowa. Ja chcę powiedzieć tylko bardzo krótko, ponieważ pani poseł mnie nie zna. Tłumaczyłam
Nice, Disarmament, byłam instrumentalna w wejściu Polski do NATO i tak dalej. W związku z tym, no byłam wykładowcą Joshua, ale chcę powiedzieć, że kwestie lingwistyczne są nadzwyczajnie trudne, a ja jestem żołnierzem z pierwszej linii frontu. W związku z tym, kiedy tłumaczyłam Disarmament, prawda, tą słynną ścianę, o którą do tej pory idzie dyskusja, musiałam się uczyć słówek, nie będąc technikiem, 300 słówek za noc, w ogóle nigdy nie stałam. Ale chcę powiedzieć, to nie były słówka, to były pojęcia, to były koncepcje. A więc, ponieważ pani poseł stoi przed nadzwyczajnie trudnym problemem, to, bo my tutaj żyjąc tam 10, 20, 30 lat nie rozumiemy, to ja chciałam tylko jednym zdaniem, nie wiem czy mi się uda, streścić esencję problemu. Otóż umowa, pod którą podpisali się prezydent Lech Kaczyński i Donald Tusk oraz to jest w randze ministra sekretarz Social Security, jest dobrą umową, ale teraz umowa jest w terminach ogólnych i później przechodzimy o poziom niżej, gdzie jest interpretacja i jak wiemy, prawo anglosaskie opiera się na tak zwanej case study i tu esencja polega na tym, że tak zwana klauzula web powinna nie być stosowana w przypadku kolonii amerykańskiej. Co się w języku angielskim nazywa, powinna być non-applicable. To jest jedna kwestia, czyli ja myślę, że słusznym czy pragmatycznym krokiem byłoby pojechać do Baltimore, gdzie jest headquarters, ponieważ ja byłam mieszkanką Waszyngtonu, nie znam Chicago, ale bardzo dobrze znam Waszyngton i okolice i tam z głową Social Security usiąść do stołu i przedyskutować sprawę i ja mogę, pani poseł, służyć jako wolontariusz. Bo już będąc emerytką, jestem wolontariuszem. I teraz jest druga sprawa. Ja również pracowałam w Banku Światowym i IMF. Jest coś takiego, co się nazywa przelicznik. Przelicznik nie ustala ambasada polska, ani Narodowy Bank Polski. Przelicznik ustalany jest w IMF. I to mówię jako pracownik, był pracownik tej instytucji. I jest absolutnie nietolerowalne, ażeby przelicznik sprzed 2, 3 czy 4 lat stosowany był wobec nas obecnie. I należy przyjąć zasadę, normalnie przelicznik ten ustalany jest codziennie, ale można przyjąć zasadę, że w tygodniu wypłaty te wahnięcia nie byłyby tak wielkie. Czyli można by tu dyskutować. I to jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję i wymienimy się wizytówkami. Mogę być pani tutaj wolontariuszką. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani doktor Mirosławie Modelskiej. Z pewnością będziecie państwo zadawać głównie pytania dotyczące emerytur. Ale są też i inne problemy. Nie zapominajmy o innych problemach, jakie trapią Polonię i pytań, jakie mamy, bo jest to wyjątkowa okazja, że mamy możliwość uzyskania bezpośredniej odpowiedzi od pani poseł. Z racji tej, że właśnie będą te pytania, tutaj otrzymałem od doktora Krutula krótką wzmiankę, żebyście państwo mieli jeszcze szerszy obraz, zanim zadacie te pytania. Mianowicie w roku 1983 Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił rozporządzenie o tak zwanym Windfall Elimination Provision, w skrócie WEP, według którego osoby otrzymujące dodatkową emeryturę z innego źródła,
niż Social Security, których pracodawca nie płacił podatku na Social Security, nie mogą otrzymać pełnego świadczenia Social Security. Dotyczy to też pracodawców z innych krajów, jak Polska. Dlatego na podstawie tego rozporządzenia emerytura otrzymywana z Polski jest pomniejsza świadczenia z Social Security. Powyższa zasada obowiązywała do czasu zawarcia umowy między Polską a USA o zabezpieczeniu społecznym, która została podpisana w 2008 roku, 2 kwietnia. Na mocy tej umowy WEP, czyli Windfall Elimination Provision, nie może być już potrącany Social Security, jeżeli podstawą prawną polskiej emerytury z ZUS jest wyżej wymieniona umowa między Polską a USA, a przy przyznawaniu emerytury bierze się pod uwagę proporcjonalne obliczanie świadczenia na zasadzie łączenia okresów pracy w Polsce i USA. Bardzo proszę teraz panią poseł Małgorzatę Wypych o zabranie głosu. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję Polonia for Poland, Klubom Gazety Polskiej za zaproszenie. Jest kilka rzeczy, mianowicie to, co przed chwilą było odczytane, jest to dokument przedstawiony przez Polish American Congress, oddział Missouri, także to nie jest żadne wypracowanie czyjeś w domu, ale po tak naprawdę badaniach, również tutaj w przypadku pana doktora Józefa Krutula, z którym tak naprawdę próbujemy zgłębić państwa problemy, bo to nie jest tylko jeden problem, no przynajmniej już z półtora roku. To, z czym ja tutaj przyjechałam do państwa, to przede wszystkim jest list skierowany do Polaków mieszkających poza granicami, który napisała pani prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pani profesor Gertruda Uścińska. Z jego treści tak naprawdę będą państwo wiedzieli, co robimy w Polsce, co zaczęliśmy robić. Ja bardzo dziękuję za deklarację pani profesor, dlatego że kwestie językowe właśnie wyszły przy okazji mojej wizyty tutaj. I myślę, że tak jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, tak w przypadku tych spraw również. Pozwolą państwo, że odczytam ten list. Do Polaków mieszkających za granicą. Szanowni państwo, doceniając rolę, jaką odgrywają Polacy mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dla kształtowania jej dobrego imienia, a także mając na względzie konieczność realizacji ich potrzeb, Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął inicjatywy zmierzające do wyrównywania szans Polaków mieszkających za granicą w dostępie do informacji na temat praw i obowiązków ubezpieczeniowych oraz procedur związanych z uzyskiwaniem świadczeń z ubezpieczenia społecznego. W ostatnich miesiącach w naszej organizacji dokonano gruntownej analizy potrzeb i postulatów kierowanych przez środowiska polonijne pod adresem zakładu. Ich efektem jest podjęcie prac nad przygotowaniem programu działań na rzecz Polaków przebywających za granicą. Ma on zawierać wiele inicjatyw, które podejmie nasz zakład we współpracy z innymi polskimi instytucjami i urzędami, mających poprawić sytuację Polonii w obszarze zabezpieczenia społecznego. Polonia amerykańska jest szczególnie istotną grupą naszych klientów, dlatego będziemy dążyć do usprawnienia procesów obsługi Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych w zakresie zabezpieczenia społecznego, w szczególności poprzez następujące działania. Po pierwsze, zwiększenie w kolejnych latach częstotliwości organizacji Dni Poradnictwa w niektórych skupiskach Polonii Amerykańskiej, identyfikację potrzeb w tym zakresie oraz zwiększenie skuteczności kampanii informujących o poradnictwie w lokalnych środowiskach przy aktywnej współpracy konsulatów Rzeczpospolitej Polskiej. Jesienią 2017 roku planowane jest przeprowadzenie Dni Poradnictwa w Chicago, w Nowym Jorku oraz innych lokalizacjach ustalanych obecnie wspólnie z konsulami Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, udział reprezentantów pozostałych polskich instytucji zabezpieczenia społecznego w poradnictwie emerytalno-rentownym
w Stanach Zjednoczonych. Z analizy przeprowadzonych w zakładzie wynika, że gro osób zgłaszających się na dni poradnictwa to osoby uprzednio ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dlatego w organizację tych dni zostaną włączeni przedstawiciele tej kasy. Mając na uwadze zbieg polskich przepisów o ubezpieczeniu społecznym z przepisami amerykańskimi, uznaliśmy za zasadne włączenie do organizacji dni poradnictwa zagranicznej administracji zabezpieczenia społecznego, m.in. Social Security Administration. Po trzecie, zwiększenie oferty publikacji kierowanych do Polaków przebywających za granicą. Niebawem wydany zostanie poradnik, który będzie zawierał najczęściej zadawane pytania związane ze sprawami zabezpieczenia. W poradniku zamieszczone będą też rozmaite informacje spoza tej problematyki, które mogą zainteresować osoby przebywające poza granicami. Intensyfikacja współpracy z mediami polonijnymi oraz organizacjami skupiającymi środowiska Polaków za granicą, w tym m.in. współpraca z TVP Polonią nad cyklem audycji telewizyjnych skierowanych do Polonii. Po piąte, włączenie się przedstawicieli naszej instytucji w ofertę dydaktyczną Akademii Dyplomatycznej, przygotowującej konsulów Rzeczpospolitej Polskiej do pracy w placówkach poza granicami. Pracownicy ZUS będą szkolić przyszłych konsulów w zakresie ubezpieczeń społecznych, w tym w zakresie dostępu do świadczeń emerytalno-rentowych. Po szóste, prowadzenie przez pracowników naszej organizacji konsultacji dla kandydatów na konsulów uwzględniające specyfikę danego kraju. Po siódme, usprawnienie wewnętrznych procedur i potencjału pracowników zajmujących się obsługą wniosków o emerytury i renty, aby przyspieszyć załatwianie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Po ósme, przygotowanie materiałów multimedialnych, w tym filmów instruktażowych dotyczących m.in. prostego wyjaśnienia sposobu wypełnienia formularza wniosku o emeryturę i rentę na podstawie umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi o zabezpieczeniu społecznym. Po dziewiąte, popularyzacja elektronicznego kanału kontaktu ZUS, czyli Platforma Usług Elektronicznych. Na końcu, inicjatywa uproszczenia języka i pism decyzji kierowanych do klientów ZUS, co będzie mieć szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o Polaków zamieszkałych za granicą. Zakład planuje wdrożyć zasady plain language, które poprawią komunikację pomiędzy nami a klientami i umożliwią lepsze zrozumienie pism otrzymywanych z naszej instytucji. Nasza organizacja podejmuje starania, aby włączyć inne instytucje i władze w rozwiązywanie problemów Polonii i Polaków przebywających za granicą, związanych z otoczeniem prawnym umów o zabezpieczeniu społecznym, m.in. w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, stosowania przepisów amerykańskich o redukcji świadczeń, czyli WEB, czy opodatkowania świadczeń. W kolejnych latach nasza instytucja będzie również podejmować działania zacieśniające współpracę z administracją amerykańską, Social Security Administration, proponując m.in. elektroniczny kanał współpracy pomiędzy ZUS a CCA dla szybszej komunikacji przy obsłudze spraw emerytalno-rentowych. Jestem bardzo wdzięczna Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz polskim placówkom konsularnym w Stanach Zjednoczonych za dotychczasowe wsparcie oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz środowisk polonijnych. Świadczy to o trosce państwa polskiego o los Polaków zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych. Liczę na dalszą dobrą współpracę, na rozwój kolejnych wspólnych przedsięwzięć. Liczę też na aktywny dialog z przedstawicielami środowisk polonijnych, placówek konsularnych oraz mediami polonijnymi. Z wyrazami szacunku pani profesor Gertruda Uścińska. Treść tego listu między innymi już przekazałam pani redaktor Łucji Śliwie. Będę też przekazywała do innych tutaj mediów polonijnych. Będą to też miały osoby czy z Polonia z For Poland, czy generalnie ze środowisk, liderzy środowisk polonijnych. Bardzo dziękuję za deklarację, którą właśnie usłyszeliśmy od pani profesor, dlatego że w ramach rozwiązywania, poznawania tego problemu i tak naprawdę przekazywania przeze mnie tego, co dowiaduje się od państwa, zespół, który pracuje nad tymi rozwiązaniami,
również będzie przewidywał łączenie za pomocą wideokonferencji. Więc jeżeli pani profesor pozwoli, to na pewno z tego byśmy skorzystali, tak samo z wiedzy pana doktora Józefa Krutula. Są to osoby, które będąc tutaj na miejscu są w stanie powiedzieć o pewnych niuansach, które są właśnie związane czy z naliczaniem świadczeń, czy tak jak pani profesor powiedziała, właśnie z problemami językowymi. Sama jestem prawnikiem i wiem, że jeżeli jedna strona co innego rozumie niż druga, to tak naprawdę umowa może być w ogóle niewykonalna. Jeżeli chodzi o kwestię redukcji świadczeń, otrzymali państwo ulotkę, na której informujemy właśnie na skutek naszych konsultacji tutaj z panem doktorem Krutulem, korespondencji mailowej, czasami codziennej, że jednym z pomysłów na wyjście z państwa jakby problemu jest zwrócenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddział na ulicy Senatorskiej. Jest to oddział, który został specjalnie jakby wskazany przez panią prezes do zajmowania się sprawami emerytur międzynarodowych, szczególnie właśnie tutaj amerykańskich, i poproszenie o ponowne przeliczenie, naliczenie tego świadczenia z uwzględnieniem okresów przepracowanych w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. W tym momencie, tak jak właśnie pani profesor powiedziała, ten UEP nie powinien obowiązywać, gdyż jest instrukcja znowu CCA mówiąca właśnie o tym, ten manual, który właśnie o tym mówi. Rozumiem, że wiele osób w tym momencie powie, skoro tak jest to proste, to dlaczego to nie zostało wprowadzone? Myślę, że nikt wcześniej na to po prostu nie wpadł, bo nikt z tego dobrze nie zbadał. Jeżeli chodzi o możliwości obecne działania, to tak jak już podkreślałam na dzisiejszych spotkaniach, jesteśmy w kościele, na terenie kościoła. To pismo, które dzisiaj było, że jedni sieją, a drudzy zbierają, to tak naprawdę właśnie w tym momencie troszeczkę mamy do czynienia, dlatego że sprawa emerytur jest zawsze obecna wśród wszystkich polityków, którzy wracają tutaj z Ameryki. Ta sprawa była zaczęta przez pana ministra Adama Kwiatkowskiego, w ówczesnym czasie posła partii opozycyjnej. Jak sami państwo rozumieją, możliwości działania były troszeczkę ograniczone, o ile tak naprawdę nie sprowadzało się to tylko do składania interpelacji. Jedną z rzeczy, bo też były takie pytania, natomiast bardzo poproszę o te pytania, gdyż tak jak czytałam, jest przygotowany w ZUS-ie informator, który ma być na podstawie najczęściej zadawanych pytań. I tak jak już na poprzednim spotkaniu, jest to naprawdę bogata wiedza, którą zawiozę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to na pewno pozwoli. To jest taka bardzo dobra pani Brzezińska. To na pewno. Akurat nie pamiętam, żeby uczestniczyła w pracach tego zespołu, bo jest ktoś inny, ale z tymi wszystkimi osobami, zarówno i z panią prezes, która jest bardzo państwu przychylna i widzi, że jest problem i sama też dostrzega, że jest jeszcze jeden problem, mianowicie ubezpieczenia zdrowotnego. Więc jeżeli uda nam się połączyć siły z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z Państwa informacjami, które ja z kolei będę posiadała po naszych spotkaniach, to być może uda nam się zacząć rozmowy z Ministerstwem Zdrowia. Czy są jakieś pytania na kartkach, rozumiem, tak? A czy można coś powiedzieć, korzystając z prasy, i chciałabym przeczytać odpowiedzi na to, co pani mówiła i pan Łukowski, na temat UEP, jak nas prasa polska.
Jeszcze mam jedną prośbę, bo tutaj widzę, że jest jak gdyby sprawa indywidualna, czyli że jestem na emeryturze, jestem tutaj od tego i tego roku, mam wypracowany czas tutaj i tutaj. To jest to, o czym powiedziałam, ja to muszę zabrać ze sobą do Polski. Jest tutaj numer telefonu, także bardzo poproszę, natomiast zobaczę, czy już się to nie powtarzało. Moment, już. Znaczy, przepraszam, ta sprawa to jest dokładnie się kwalifikuje pod tę ulotkę. Tak, ale przepraszam, jeżeli nie chcę zabierać innego czasu. Jedna jest sprawa, że powinienem być od lipca zeszłego roku na emeryturze. A pomimo, że mam obywatelstwo, jestem tu 15 rok, ja wracam do Polski, a ja nie mogę tu siedzieć, bo to mi kosztuje po prostu. Ja więcej tu przejem i przetracę jak zarobię, a nie wiem kiedy to. A jeżeli mnie połowę odtrącą, a ja mam za 14 rok przepracowania, 400 tam coś wychodzi, to mnie zabiorą 200. Ale dlaczego ma mieć pan potrącone? Dlatego, że jest takie... Pani poseł, przepraszam. No właśnie ja o tym, lajkiem. właśnie o tym mówimy, bo czy panu już potrącają? Nie, ja na razie przestałem, nie pobieram, inaczej. Pani poseł, ja tylko chcę powiedzieć tu, co pan chyba czytał, że to jest mylenie pojęcia. Być może jestem laikiem, przyznaję się, w tych sprawach, ale uważam jedno. Jeżeli, przepraszam, w PZU wyszłaby taka ustawa, czy jakiś opór, że emerytura polska to jest Polish Social Security Benefits, to jest not pension. To oni nie mają wtedy prawa, nie mają prawa potrącać, bo oni z emeryturami. Pension nie ma nic wspólnego z emeryturami, proszę nie mylić. Ale oni tak to liczą. Ale absolutnie to pan jest w błędzie, ponieważ... Social Security Polski nie ma prawa. Social Security w ogóle nie dotyka sprawy pension, to są indywidualne sprawy zakładowe. Dziękujemy panu. Pana problem będzie rozwiązany w najlepszy możliwy sposób. Podał pan numer telefonu, tak jak i tu następna kartka, i na pewno albo pani poseł, albo ktoś z organizacji Polonia for Poland do pana odzwoni. Ale tutaj macie państwo jeszcze inne pytania związane z tym problemem, wydaje mi się głównym dzisiaj, z wyniku których odpowiedzi mogą być już udzielone na potencjalne inne pytania. Także proponuję wysłuchać odpowiedzi na zadane pytania, które już zostały tu dostarczone, i być może sprawy państwa będą wyjaśnione. Czy osoba, która w Polsce wypracowała 30 lat i płaciła ZUS, jest zwolniona z potrącania polskiej emerytury? To znaczy, szanowni państwo, no, jeżeli chodzi o potrącanie emerytury, to właśnie powiedziałam, w związku z tym, że Stany Zjednoczone nie ratyfikowały ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to na razie te potrącenia będą. Dlatego na ten temat rozmawiamy. Czy można przeczytać coś z polskiej gazety na właśnie na dokładnie na temat? Momencik, jeszcze mamy tu dwa pytania. Czy osoba pobierająca emeryturę w Polsce przed 2009 rokiem jest zwolniona z potrąceń? Dlaczego ZUS nie respektuje wyroków sądów prowadzących sprawy ZUS-u? To znaczy, ja nie rozumiem tego pytania. Sprawa jest prosta, pani poseł. 3 miesiące temu dostałem drugie pismo z ZUS-u, bo wystąpiłem o połączenie emerytury, polskiej i amerykańskiej. ZUS w Polsce mówi, idź sobie do sądu w Polsce. Ma pan ze sobą to pismo? Nie, ja sobie już, spokojnie. Ja do pani poseł wyślę kopię. Dobrze, to poproszę w takim razie o... ZUS stwierdzi, że wersja rozliczenia dla przepracowanych w Polsce jest dla mnie korzystniejsza niż połączenie obu emerytur, na których ja tracę $300.
Tak, bo to jest ta możliwość zawieszenia niekorzystnego, no tak naprawdę też troszkę w ocenie ZUS-u. Znaczy tam chodzi jak gdyby o to. Tu nie chodzi o przelicznik. Tu nie chodzi o przelicznik, tu chodzi o wysokość danego świadczenia liczonego w ten sposób i w ten sposób. I wtedy jak gdyby jest zawieszone to, co jest mniej korzystne tutaj dla państwa. O to chodzi. Także jeżeli mogę poprosić, to o zeskanowanie właśnie tego pisma. Rozumiem, że był jakiś wyrok sądu, tak? Nie, właśnie. Nie każą się zwrócić do sądu. Czyli sądy w Polsce są zamalone tymi sprawami. Bo ZUS odmawia połączenia emerytów. Nie każą się zwrócić do sądu. Jest wyrok Sądu Najwyższego, gdzie ZUS nie respektuje tego orzeczenia Sądu Najwyższego. To proszę się zwrócić do pani Wścińskiej. I ona będzie pani wytłumaczyć dokładnie. Tak właśnie polega. ZUS to jest samowolka. Jeszcze gorzej. Czy można przeczytać odpowiedź właśnie na informację, którą przeczytał pan Niemczes, przeczytał na temat WEB, co jest Information Provision. Chciałabym przeczytać fragment z naszych polskich gazet, czym nas się tutaj, no powiedziałabym, straszy, co powiedzmy tutaj zostało inaczej przedstawione. I apel do rządu polskiego, by wykluczył Polaków w USA z Windfall Elimination Provision czy jakiejkolwiek innej amerykańskiej regulacji, jest absurdalny. Absurdalna w tym wszystkim jest ten web, ponieważ włożył do jednego koszyka sprawy Polaków, które nie mają nic wspólnego z tą ustawą wydaną na użytek Amerykanów pracujących, których emerytury są płacone z innego systemu składkowego, nie Social Security. Również słyszałam tutaj, że ustawa z 1974 roku nie ratyfikowana przez amerykańską stronę czy polską sprawia, że emerytury są podwójnie opodatkowane. Jest to tylko częściowa prawda, ponieważ można to podwójne opodatkowanie ominąć w ten sposób, że są specjalne formy, które się wypełnia i po ich wypełnieniu nie płaci się podwójnego podatku. Więc ta umowa z 1974 roku w ten sposób może nie krzywdzić tych, którzy mimo wszystko nie mają mają podwójne opodatkowanie. I okazuje się, że mimo że rzekomo ustawa WEB nie obowiązuje, ona jednak obowiązuje. Więc walka powinna się toczyć o wyeliminowanie Polaków z tejże umowy, która jest wielce krzywdząca i w ogóle Polaków nie dotyczy. Można by postawić znak zapytania, jakim sposobem ktoś wpadł na taki pomysł, żeby włączyć sprawy emerytalne do tego rodzaju ustaw, które nas nie dotyczą. Po to, żeby właśnie odliczać od amerykańskiej emerytury Social Security 50% polskiej emerytury i amerykańska Social Security jest wypłacana, pomniejszona o połowę emerytury. Nawet nie o połowę, ale do 80%. Dlatego to jest dokładnie to, o czym mówimy. W momencie, kiedy będą państwo mieli dwie podstawy prawne, WEB nie będzie obowiązywał. To jest dokładnie to, co powiedziała pani redaktor Bombard, prawda? Bo to jest i to, co powiedziała pani profesor. Także nie wiem, czy pytania związane z tym, dlaczego obowiązuje coś, co nie powinno obowiązywać, no to chyba jest jak gdyby oczywiste. Mówimy o tym samym.
wynika to najprawdopodobniej również z kwestii lingwistycznych, ale także, jak zapewne Państwo wiedzą, w momencie, kiedy dana osoba będzie nadal informowała Social Security, że coś jest nie tak, że ona się z tym nie zgadza i na przykład okazuje się, że w pewnym momencie ktoś się na tym pochyli, przeanalizuje i rzeczywiście tak jest. Jeszcze mamy ambasadora. Dokładnie. Pan ambasador również wie o mojej wizycie tutaj o temacie. Też jestem z nim w kontakcie i też jak gdyby jest osobą, która jest to zaangażowana, szczególnie, bo już była rozmowa na ten temat. Jeżeli chodzi o możliwość znalezienia kontaktu właśnie z tą centralną Social Security, co niestety przez ostatnie lata tak naprawdę nie istniało, bo jak ja rozmawiałam nawet z dyrektorami z ZUS, oni mówili, że ta współpraca była bardzo, bardzo trudna, o ile państwo w państwie, można powiedzieć. Znaczy, i już sekundkę. Tu jest pytanie dotyczące tego, jak jest możliwość w ogóle działania w tak wyjątkowej konstelacji politycznej. Gdyby nie było tej możliwości, to szanowni państwo, byśmy się nie spotykali i tak naprawdę nie przedstawiłabym państwu listu od pani prezes ZUS. Ja rozumiem państwa rozgoryczenie, natomiast tak jak mówię, ponieważ te spotkania zespołu już są w to zaangażowani przedstawiciele innych ministerstw, temat jest. A teraz będziemy szukać tak naprawdę rozwiązania, ale przede wszystkim powiązania, zresztą tak jak pani prezes napisała, że skontaktowania się z Social Security, z tego co ja wiem, pan ambasador też, jakby tam jest kwestia, żeby ta skrzynka była też przez ambasadę, ale to zobaczymy. Czy Polska może bez specjalnych czasochłonnych procedur zresetować tę umowę, by ponownie... Ale umowy nie trzeba, łeb nie trzeba. Szanowni państwo, to nie jest kwestia umowy, to jest kwestia Windfall Elimination Provision i ustalenia, tak jak pani czytała, tak jak ja mówię, tak jak mówi pani profesor, że nie dotyczy polskich emerytur w określonych sytuacjach, jeżeli mają dwie podstawy prawne, umowę i ustawę, nie dotyczy łeb. Nie ma, tak jak zapewne państwo wiedzą, Windfall Elimination Provision jest to ustawa tak zwana kominowa. W związku z innym przelicznikiem, który w pewnym momencie nastąpił, wpadli państwo pod działania łebu. Ja wiem, jak wyglądają decyzje, że jest z łebem dostanie pani tyle, bez łebu dostaje pani tyle. Problemem też jest państwu jeszcze coś, dlatego że wiadomo jest, że jest jakiś ruch, jeżeli chodzi o na przykład odsetki, mówi się o tym, ta osoba dostaje informacje, a nie ma ruchu, jeżeli chodzi o wypłatę. Okay. Tutaj pani chciała sama przeczytać pytanie, proszę. Halo? Halo? Okej. Sprawy emerytur są dwie różne sprawy. Jedna sprawa emerytury, którą wypracowaliśmy w Polsce na podstawie lat, które nam gwarantują tą emeryturę, którą otrzymujemy w Polsce, a druga sprawa jest zgłoszenie tego faktu tu do Social Security Administration i oni stosują nam ten Windfall Elimination Provision, co nie powinni stosować. A Windfall Elimination Provision, jak sam tam mówi, to nie to, że pracodawca nie płacił podatków. Mówi się, że pracując abroad, czyli za granicą, a nie płacąc podatków do Social Security, to znaczy dotyczy to ludzi, Amerykanów czy rezydentów, którzy pracują tutaj i wyjeżdżają za granicę,
i po prostu pracują, nie płacą podatków. Ok? To jest pierwsza sprawa. A druga to jest sprawa umowy między Polską, tak zwany Totalization Agreement z 2008 roku. On jest bardzo dobrą umową, ok? On gwarantuje ludziom w ogóle pobieranie emerytury i ewentualnie zwiększenie. Bo jeżeli ktoś przepracował w Polsce 15 lat, kobieta, czy mężczyzna 20, a obowiązuje 25, a tutaj obowiązuje tylko 10 lat, czyli 40 kwartałów, więc oni dają możliwość, bo tak mówi umowa, łączenia lat pracy, uzyskania z tego tytułu wysokości emerytury, która również z racji tego, że jest jakimś przywilejem, że możemy sobie wziąć lata pracy, zostaje zredukowana, ale właśnie ta umowa tylko nie zawiera, ile powinna być zredukowana, ok? I teraz jest to kwestia, to co może pani profesor mówi, ustalenia współczynnika redukcji tego z racji tego, że dostaliśmy ten przywilej, ok? Ale nie powinniśmy, nasz Polak nie powinien być traktowany jako Amerykanin. Tak, nie, nie, oczywiście, wie pani, to nie dotyczy tylko Polaków, to dotyczy wszystkich ludzi, którzy, bo tu są nacje, nie tylko Polacy, tylko dziesiątki, dotyczy wszystkich, ale podejrzewam, wzięło się to stąd, że ktoś przeczytał ten Winfield Elimination Provision, który zawiera tam, i teraz ja tu też czytam, że kto przepracował 30 lat, ale to 30 lat to właśnie jest zawarte w Winfield Elimination Provision. Ok? Tak. Także sprawa, ja walczę z Social Security, jestem federalką. Odwołałam się od judgment i jestem w seven circuit court, ok? Oni sami teraz przyznali mi rację. Tak, jeszcze nie mam wyniku, tylko że stosuję, znaczy jesteśmy w sporze takim, że oni brief, ja, prawda, notatkę krótką i oni sami z tym Totalization Agreement napisali, że zaprzeczając moim racjom, które od początku przedstawiam, że ponieważ mam emeryturę w Polsce, wypracowaną na podstawie lat pracy w Polsce, to nie dotyczy ten Winfield Elimination Provision. No i drugie, dokładnie, również, nie ma pani drugiej podstawy, czyli i druga sprawa, że mówią sami, przyznali mi, że stosują Winfield Elimination Provision po to, żeby nie brać pieniędzy za ten sam okres przepracowany, więc za te same lata, ok? I to właśnie wracamy do ten Winfield Elimination Provision. Pierwsze, co pan powiedział, niepłacenie podatków, pracowanie za granicą, ale przecież umowa wydana, nie umowa, tylko jakaś akt prawny wydany w Stanach Zjednoczonych nie dotyczy obywateli świata. Dotyczy ich wtedy, kiedy zawarty zostanie Totalization Agreement. A Totalization Agreement nie mówi o tym, nie mówi o Winfield Elimination Provision, mówi tylko o korzyściach z racji łączenia lat pracy. Ale dziękuję. Ale jak pani... Dziękujemy pani. To znaczy, jeżeli mają państwo jakiekolwiek informacje na temat spraw, które toczą się w sądach właśnie w związku z decyzją Social Security i kwestią UEB, bardzo poproszę o przesłanie, dlatego że każdy takie właśnie case study też umożliwi tak naprawdę jakiekolwiek działanie i argumenty, że rzeczywiście jest pewnego rodzaju niezrozumienie samowolka, trudno jak gdyby tutaj przesądzać. Kolejne pytanie, właśnie starajcie się państwo krótsze pytania. Czy jest możliwość dojścia do umowy z roku 1974, ponieważ prawdopodobnie nie były w tej umowie ujęci emigranci, a dotyczyło tylko pracowników rządowych, policji, strażaków, nauczycielantów, dołączono w 1983 roku i kto to podpisał, a w marcu 2001-2009
weszła w życie umowa o łączeniu emerytur? To znaczy, jeżeli... Marcu 1, przepraszam, 2009. Jeżeli chodzi o tę umowę z 1974, no to właśnie mówiłam. To nie jest kwestia dotarcia do tej umowy, dlatego że Polska ratyfikowała zmianę, która przeciwdziała podwójnemu opodatkowaniu. Stany Zjednoczone tego nie zrobiły i o tym trzeba powiedzieć. Umowa jest ratyfikowana, umowa wchodzi w życie w momencie, kiedy jest ratyfikowana przez obie strony. Dlaczego wielu emerytów w Ameryce ma potrącane więcej niż 50% polskiej emerytury? Szanowni Państwo, na moich spotkaniach były osoby, które miały potrącane do 80%. Najprawdopodobniej to jest kwestia po prostu danej sprawy, lat przepracowanych, ale rzeczywiście tak jest. Kiedy zaczęto stosować klauzulę WEB wobec polskich emerytów w Stanach? To państwo chyba sami wiedzą, w którym momencie zaczęli państwo otrzymywać decyzje Social Security, gdzie były informacje, że z WEB dostają państwo tyle, a bez tyle. Jak nalicza się kurs dolara przy Windfall Elimination Provision? To jest to, co pani profesor odpowiedziała. Wskazanie kursu dolara jest przez niezależną zupełnie, ani od ZUS-u, ani od International Monetary Fund, czyli Międzynarodowy Fundusz Monetarny. I w wielu przypadkach znowu też to państwo sygnalizują. Ja nie ukrywam, o tym nie wiedziałam, ale to jest bardzo istotna informacja, że jak gdyby ten przelicznik jest zamrożony. Pani poseł, ZUS to państwo w państwie. Ma jeden z najwyższych budżetów, pod który pisze się prawo kosztem obywateli polskich. To boli, kiedy Amerykanie okradają Polaków, a później Polacy Polaków. To znaczy, szanowni państwo, tak naprawdę trudno się do tego ustosunkować w momencie, kiedy przeczytałam państwu list skierowany do państwa przez panią prezes ZUS-u. 8 kwietnia 2015 roku sąd w dystrykcie Columbia wstępnie zaaprobował ugodę niejakiego pana Greenberga. Jako rezultat tej ugody Social Security nie będzie więcej stosować Windfall Elimination Provision do pensji otrzymywanych z National Institute of Israel. To są niestety właśnie znowu pani profesor de pension. Tutaj pan doktor Krutul chce to wyjaśnić. A więc proszę państwa, to chodzi o to, że w Izraelu są emerytury z różnych działów. A więc to dotyczy grupy ludzi, którzy mają emeryturę nie za pracę, tylko z racji, że są Żydami i mają odpowiedni wiek. I jest specjalny instytut, który tu była nazwa, i ci ludzie mają emeryturę. A więc potrącenia Windfall Elimination Provision według decyzji sądu dotyczą tylko emerytur za pracę. Czyli ta grupa ludzi, grupa Żydów ma emeryturę nie wynikającą z pracy. I przez to rzeczywiście był sąd i tym ludziom, którzy mieli potrącone, były pieniądze zwracane. Ale to tylko bardzo wąska grupa narodowości żydowskiej ludzi, którzy mieli emeryturę nie w wyniku pracy, tylko za zasługi. Dziękuję. Dobrze, to pani profesor. Jeszcze w tej sprawie pani profesor. To ja jeszcze dorzucę troszkę oliwy do ognia, że w 2014 roku w polskim Sejmie została uchwalona ustawa, że osoby, chyba obywatele Izraela, czy też osoby po prostu pochodzenia żydowskiego, to tego niuansu nie jestem pewna,
w 2014 roku otrzymały 100 euro, co kosztuje budżet państwa 240 milionów rocznie. Także to są kombatanci. Także no, ja tu mam takie, a to już nie do pani poseł, bo tutaj już pani poseł padnie, bo to jest trzecia godzina, ale ja sama ze sobą prowadzę taki intelektualny dialog, bo przecież te osoby, kombatanci, no to kto byli? Pracownicy UB, pracownicy wojska, a więc pracownicy sił, które nas zniewalały. To znaczy, szanowni państwo, 16 grudnia Sejm uchwalił, myślę, że jedną z pierwszych ustaw deubekizacyjnych. My wiemy o rozszerzeniu podmiotowym, jeżeli chodzi o ustawę o kombatantach. To już było jak gdyby też i sygnalizowane. I jak zapewne państwo wiedzą, jeżeli chodzi o pracę Sejmu, ona idą naprawdę całą parą i każde posiedzenie plenarne jest z głosowaniami, jest praca w komisjach. Wydaje mi się, że też na ten temat, jak wrócę do Polski, zorientuję się, jak to jest z tą ustawą właśnie kombatancką. Kolejne pytanie. Dlaczego? Znaczy, szanowni państwo, jeżeli chodzi o pytania dotyczące pana prezydenta, dlaczego nie przyjechał do Chicago, ja nie pracuję w kancelarii pana prezydenta, także nie czuję się absolutnie upoważniona do odpowiedzi na te pytania. Jeżeli chodzi o pytanie bardzo osobiste, mianowicie dlaczego 5 grudnia nie byłam na konferencji zorganizowanej w Polsce. Na konferencji, na której okazało się, że tak naprawdę nie do końca zostały przekazane prawdziwe informacje, gdyż nawet jak tutaj byłam, jeżeli chodzi o konsulat tutaj w Chicago, konsulat się bardzo angażuje w sprawy polonijne. Pan konsul jest obecny na różnych przedsięwzięciach organizowanych przez Polonię. Reprezentuje państwa, jeżeli są jakiekolwiek kwestie do wyjaśnienia, między innymi dotyczące niewłaściwego traktowania na lotnisku. Również wyjaśnia, kontaktuje się z polskimi kongresmenami. W moim przypadku była to bardzo sprawa prozaiczna, mianowicie jestem matką samotnie wychowującą dzieci i czasami po prostu muszę z nimi zostać w domu. To była sobota, czas, który jak gdyby mam dla nich. Jak biorę emeryturę w Polsce już? Dokładnie weekend staram się w miarę swoich możliwości poświęcić swoim dzieciom. W obecnym czasie jestem u państwa już tydzień. Także mam nadzieję, że jakby znajdzie to jakieś zrozumienie. Tu jeszcze jedno pytanie odnośnie emerytur. Lat 68 ma pani, pobiera emeryturę. Czy może wystąpić o ponowne obliczenie tej emerytury? To znaczy tak. To jest to, o czym cały czas mówimy. Proszę skorzystać z propozycji, która została tutaj wypracowana zarówno przez Polish American Congress, jak również tutaj przy współpracy z panem doktorem Krutulem, a także kilkoma przypadkami, z którymi ja miałam do czynienia w czasie dyżurów w Radio Maryja, gdzie na bieżąco była sprawa załatwiona. Rzeczywiście okazało się, w momencie, kiedy były dwie podstawy, UEP nie był naliczany. Mówi się o łączeniu emerytur, a co z ludźmi, którzy mają wypracowane obie emerytury w obydwu krajach w pełnych wymiarach? Dlaczego ma miejsce jakiekolwiek potrącanie i w USA, i w Polsce? Powinna być płatna w Polsce i płatna w USA, pełna emerytura.
Właśnie po to między innymi się spotykamy, żeby przede wszystkim zasygnalizować w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że jest ten problem, że w momencie, kiedy Państwo wypracowali emeryturę na terenie Polski, czyli wypracowali, czyli należy się Państwu to świadczenie, jak i na terenie Stanów Zjednoczonych. W Państwa przypadku jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie wypracowanie emerytury w Polsce i praca w Stanach Zjednoczonych. I wtedy w związku z tym konieczność zawieszenia, ewentualnie inne sprawy. Tutaj też żeśmy rozmawiali. Ja będę chciała na ten temat również właśnie porozmawiać z specjalistami z ZUS-u, czy wpisanie w tę najnowszą umowę klauzuli, że nie dotyczy to osób pracujących poza granicami, jest w ogóle możliwe. Państwo mają troszkę inną sytuację niż nasi emeryci, ale jak gdyby też no nie do końca możemy to bardzo różnicować. Też między innymi z takim argumentem spotkałam się w Polsce. Nie mamy więcej pytań zadanych na kartkach. Ma Pan jeszcze? Pani jeszcze? To znaczy, Szanowni Państwo, dlaczego te kartki? Bo tak jak powiedziałam, jest możliwość zabrania ich i włączenia do tych, które powstają teraz w ZUS-ie. Bo te pytania się powtarzają. Więc te kwestie jak gdyby wymagają no, dokładnego wyjaśnienia, bo jeżeli mamy usiąść z kimkolwiek do rozmów, no to musimy wiedzieć, o czym rozmawiamy. Okej, pani poseł wyraziła zgodę, bo niektórzy z Państwa mają pretensje, między innymi tu było pytanie, dlaczego nie możemy zadawać pytań przez mikrofon. Możecie Państwo zadawać chwileczkę, tak jak powiedziałem, ale najpierw musieliśmy zachować tą stronę techniczną zadawania na papierze, bo to jest ważne, te zebrania, te pytania są tu i one będą w tym informatorze najczęściej zadawane pytania. Poprzez to ludzie zdobywają najlepiej wiedzę. Następnie mogliście zadać na kartkach, ponieważ nie ma już na kartkach, został czas, zgodnie z obietnicą, będziecie Państwo mogli zadać ustnie pytania, z tym, że to nie mają być Państwa wywody i komentarze po 10 minut, tylko krótkie, konkretne pytanie do Pani poseł, aby wykorzystać jak najlepiej jej obecność i wiedzę w odpowiedzi na Państwa pytania. Tu mamy jeszcze dodatkowo pytanie od jeszcze jednego Pana. Czy to prawda, że Polak z obywatelstwem amerykańskim po powrocie do Polski ma potrącane 18% od amerykańskiej emerytury? No, to jest... Przez ZUS. To jest... O tym właśnie cały czas mówimy, że w związku z tym, że Stany Zjednoczone nie ratyfikowały tej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dzieje się tak, jak się dzieje, że jest podwójnie, ale zabieram też to pytanie. Proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Trzy. Proszę Pan. Pani była pierwsza. Cały czas tutaj mówicie o web, w web to tamta, nie mówicie, jakie to są warunki. Kiedy? Jak ktoś tu wypracował 30 lat, ma niepotrącane. Czy Polska potrąca dokładnie emeryturę? Jeśli ktoś ma część polskiej emerytury, Polska potrąca emeryturę? Ale wie Pan co, to są dwie różne instytucje. A tu mówicie o tym, a nie mówicie o konkretach. Trzeba ludziom przedstawić, że to dotyczy tego, a to dotyczy tego. Teraz jeszcze jedno. Ja pływałem na statkach rybackich i oczywiście trzy firmy w Polsce. Odra, Świnoujście, Gryf, Dalmor zgubiły wszystkie dokumenty ludzi pływających. Ja dostałem 231 zł emerytury, bo dokumentów nie ma, bo zgubiły się. Jak to jest możliwe? Znaczy wie Pan co, jeżeli mogę poprosić o podanie jeszcze raz jedna firma może zgubić, ale nie trzy zaraz. Tylko lądowych oczywiście dostały papiery. Okay, dziękujemy za pytanie. Bardzo proszę Pani poseł. Proszę o napisanie. Ale wiem, że Pan nie jest zainteresowany. Dobrze. Czy Pan chce odpowiedzi na... Czy Pan chce udzielonej odpowiedzi, czy nie? To znaczy, jeżeli bym mogła poprosić o napisanie tych firm.
Ponieważ niestety ten problem między innymi znaczy również dotyczy naszych emerytów, znaczy w sensie państwo też są naszymi. Mieszkającym w Polsce między innymi zwróciła się właśnie do mnie do biura poselskiego pani, której firma no nie ma w ogóle archiwum jej firmy, a przepracowała około 15 lat i w tym momencie niestety jest problem. Też rozmawiałam z USIE na ten temat, bo tak jak mówię, no jest to problem wszystkich, kwestia archiwum. I najprawdopodobniej również ten problem będziemy chcieli przede wszystkim przedstawić. Kolejne pytanie. Pani poseł, tu na sali. Może mi jest nie poseł. Tu na sali może jest 200 osób, tak? Jak pani sobie wyobraża, ilu ludzi dotyczy WEF? Dobrze, pani nie wie, to ja pani powiem. Ponad 40 tysięcy. Chwileczkę, pan zadał pytanie, ilu osób dotyczy WEF? Proszę dać odpowiedzieć pani poseł. Myślę, że wszystkich tych, którzy nie wypracowali 30 lat tak zwanych słusznych zysków, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, którzy nie mają naliczonej emerytury na podstawie umowy i ustawy. Niektórzy nawet nie wypełniali wniosku o polską emeryturę. Z różnych powodów, wiem. Tak. Kolejne pytanie. Dzień dobry, moje nazwisko Laskowska. Proszę państwa, tutaj było pytanie, od kiedy zostało naliczone potrącanie. Potrącenie zostało naliczone od 1986 roku. Kto otrzymał emeryturę przed 1986 roku, nie będzie potrącenia i nie było. Tam było zadane pytanie, że WEF powstał w 1974. Tak, ale to tylko pracownikom amerykańskim. WEF powstał w 1974. Ta umowa, uchwała, ale tylko pracownikom amerykańskim z dwóch pionów. Jeden pion jest Social Security, drugi pion jest rządowy. Tym rządowym, którzy pracowali krótko i przechodzili później na pracę Social Security, zostało to zastosowane, ażeby były potrącenia Social Security. W tym czasie nie było wcale ujęto emigrantów. Emigranci zostali dopisani w 1983 roku, a weszło w życie w 1986 roku. Więc proszę państwa, umowa o łączeniu emerytur weszła 1 marca 2009 roku, to jest to, kto nie ma wypracowanych pełnych lat w Polsce, czy nie ma wypracowanych tu, na przykład ma 9 lat tylko, może dobrać sobie ten rok tu z Polski, tutaj. Jeżeli tam w Polsce ma wypracowanych i brakuje 5, może dobrać lata, ale nie sumę, nigdy w życiu sumę. Jeżeli ktoś ma emeryturę po małżonku, nie ma żadnych potrąceń. Proszę państwa, jeżeli macie nawet w Polsce, czy tu po małżonku, nie ma żadnych potrąceń. Jeżeli ktoś ma jakieś potrącenia, proszę się zwrócić, to nie jest prawidłowe. I dużo takich, proszę państwa, jest. No niestety, ja kiedyś się trochę tym zajmowałam, prowadziliśmy to i w 2009 roku, kiedy weszła ta umowa łączenia emerytur, właśnie wtedy dostali rodziny, dzieci, małżonkowie, którzy nie musieli tu przyjeżdżać. Bo przedtem, jeżeli chciał ktoś otrzymać emeryturę, musiał tu przyjechać, pobyć choć tydzień, dwa miesiąc, aby przekroczyć, to wtedy dostał po małżonku czy po dzieciach emeryturę, czy tak zwane te rentę. Teraz w 2009 roku to weszło w życie, że nie muszą przekraczać granicy amerykańskiej, a dostają w Polsce wszyscy członkowie rodziny, komu się należy emeryturę amerykańską. Tutaj się mówi, że przepracował 30 lat. Kochani, 30 lat to nie jest tylko takie minimum kwartały. Musi być maksymalna suma wypracowana, tak jak tu w Stanach, wtedy nie będą potrącenia z polskiej emerytury. Ale jeżeli tu się pracuje, wiadomo, jak każdy Polak, minimum rozlicza tylko, aby zaliczyć kwartał, proszę państwa, może przepracować i 40 lat i będzie potrącany. To musi być suma wypracowana. Znaczy, to musi być deklarowana. Suma taka, jak obowiązuje w Stanach, proszę panią, za każdy rok. To nie jest tak, jak tu jest 23. 35 tysięcy minimum, żeby było, nie będzie potrącania. I tutaj, proszę panią, jest ujęty chyba 42 lata.
Nie, tylko proszę Panią 30 lat, bo w Ameryce emerytura wyliczana jest 35 lat, może Pani przepracować 50, ale 35 lat tylko się bierze do wyliczenia emerytury. Więc dlatego to powiedziałam, że w 83 dopiero weszli emigranci, doszli nie tylko z Polski, doszli z różnych krajów. Byli różni emigranci, i Polacy, i Niemcy, i sprawdzaliśmy, i proszę Panią, i Czesi, i nie Czesi, wszyscy byli potrącane. Nawet było tak, że Żyd miał potrącone emeryturę, gdzie walczył sądownie. Że on też tak samo było w tych czasach. Także proszę Państwa, jeżeli mamy przepracowane 35 lat, proszę sprawdzić swoją sumę, z ilu się rozliczaliśmy. Jeżeli rozliczyliśmy z minimum, nie liczcie, że ktoś wam potrąci, nie pozostawi. Potrącenia są, były w 2008 roku do 50%. Zależy ile było. Ale później zwiększało się im, bo jama w Social Security rosła. Niestety mi tak pozostało. Więc ten web, który był napisany w 1974 roku, proszę wyciągnąć instrukcję z 2008 roku web, tam będzie napisane policjanci, strażacy i nauczyciele. Kolejarze zaś już nie weszli do tego, bo to jest inna struktura. Więc dlatego, proszę Panią, była ta druga opodatkowanie. Tyle, co mogłam powiedzieć. Dziękuję bardzo. Nie zupełnie nie realizowała minimum, bo zakład raportuje, ile ten człowiek zarobił i nie ma takiej możliwości, żeby wykazywał minimum. Minimum mógł wykazywać ktoś, kto miał własny zakład i zamiast płacić składki na Social Security od maksimum, który zarabiał, płacił minimum. A pani włożyła do jednego koszyka w wszyscy. Jest to nieprawdą, co mówiła pani. Jest ściśle, wprowadza pani ludzi w błąd. Ale to później pani wyjaśnicie sobie. Państwo, jeżeli chodzi, bardzo proszę pani poseł. Jeżeli chodzi tutaj o to, co pani powiedziała, to jest bardzo istotne, dlatego że te 30 lat tych tak zwanych zasadnych zarobków, momencik, było liczone według tego, co Państwo deklarowali. Jeżeli Państwo zadeklarowali mniej, a de facto uzyskiwali Państwo właśnie te zasadne zarobki, to urząd będzie liczył to, co zostało zadeklarowane, bo oni nie wiedzą o tym, że Państwo uzyskiwali inne zupełnie, jak pracowali, tak, to się zgadza, ale no, ja rozumiem, że gro osób jak gdyby nie ma tej... Gro pracuje w korporacjach, jeżeli było, nawet rozliczali się, kto przyjedzie pierwszy, czy skąd, będzie się rozliczał z tych 30 tysięcy. Nie, on płaci te 3,5 tysiąca, tyle co wychodzi na 4. Nieprawda. Ja ani jestem 36 lat i ani znaczy, nie do końca, że to tak jest. Ja oddam tutaj głos panu doktorowi. Proszę Państwa, tak, można było rozliczać się na minima i wielu polskich specjalistów, no można i teraz rozliczać się na minima. Tak, jak ktoś ma tego. A więc proszę Państwa, na pewno ktoś, kto miał tak zwaną fabryczną pracę, jak przyjechał tutaj te 30 lat, na przykład jak ja, to po prostu nie miało się wpływu, no dostawało się payroll i w ciągu roku ileś tam się odprowadziło. A więc czy to było wystarczające, żeby wyrobić rok, nie tylko kwartały, ale później zabezpieczyć się przed tym Windfall Elimination Provision, to inna sprawa, zależała od fabryki. I tak. Ale generalnie tak, tu pani ma rację, że można rozliczać się z tych minimów, z tym, że to jest o tyle sprawa niebezpieczna, że zostaje się na lodzie później. Później dostaje się te 300 czy 400 dolarów emerytury. No. Tak, nie tak. Informował nikogo, kto przyjechał na sprzątaniu czy kontraktor, że ma się no to tylko tacy, aby zaliczyć kwartały, aby zaliczyć... Tak, tak, no zależy, bo ja też przyjechałem 30 lat temu tylko na wakacje, a więc nie traktowało. Także to, jeśli to wyjaśniło trochę, to dziękuję bardzo. Prowadzenie.
Jednego takiego cwanego mężczyznę zapytano, dlaczego się ożeniłeś. No dlatego, że byłem winien tyle tej pani już pieniędzy, że lepiej się ożenić niż oddawać. I teraz z czym się to wiąże? Social Security jest okradzione przez government amerykański, że jak sobie wejdziecie na e-mail Social Security, to tam w tej chwili, tam zegar bije bez przerwy i w tej chwili jest prawie 10 trylionów do oddania i oczywiście nie masz czego oddać. A ZUS jak jest okradziony, to nie będę się tego, bo ja tam nie mieszkam w tej chwili już od 40 lat, a wszyscy wiemy. Tylko teraz, o ile to było afer w Polsce, to każdy wie. I teraz jest ten problem, że skoro się Social Security od niewielu lat stało agencją rządową, a nie było, bo jest to instytucja, która była przez ludzi pracy założona i oczywiście ma już 78 lat swojego wieku. Ale od paru lat, nie pamiętam teraz dokładnie, ale może to być od 5, jest już agencją rządową w oparciu o to, co powiedziałem. I to, możemy brać sobie pod uwagę czy nie, to właśnie i senatorowie, i kongresmeni będą bronić to te swojego status quo, żeby to Social Security pieniędzy nie oddać. A jak to było? Stary Bush, już wiemy o kogo chodzi, wziął tylko 3,5 biliona pożyczki. Clinton to oddał jako demokrata, no i dlatego miał problem z Lewinską i inne jeszcze problemy, bo nie wolno tak zrobić, skoro oni nie pozwalają. A dopiero przyszedł młody Bush i pobrał tyle pieniędzy, że dzisiaj ten zegar, o którym mówię, jest prawie 10 trylionów do oddania i government nie ma z czego oddać. Liczmy się z tym i już nie katujmy tak globalistów, chociaż na to zasługują. No dziękuję. To znaczy potem taki do tego, o czym mówimy, czyli poproszenia ZUS o przeliczenie i uzyskanie dwóch podstaw. Umowy z 2008 roku, to jest naliczone właśnie według artykułu 8 i 9 i ustawy polskiej. Są przypadki, kiedy osoba poszła z tym do Social Security, łeb nie był naliczony. Bo w Social Security poszkodowana osoba musi udowodnić, że Social Security jest w błędzie. Jeśli tego nie udowodni, będzie płaciła frycowe. I dlatego osoby najprawdopodobniej, które dochodzą, można też inaczej kończyć. Kolejne pytanie, chyba nie związane z emeryturami. Proszę. Nie związane jest z emeryturami. Pani poseł, ja chciałem spytać, czy my jako obywatele polscy, bo ustawa o obywatelstwie polskim nie zabrania mieć podwójnego obywatelstwa, czyli obywatele polscy podróżujący na przykład na paszporcie amerykańskim są wpuszczani do kraju na paszporcie amerykańskim i przy wyjeździe urzędnik graniczny potrafi zrobić problemy przy wyjeździe. To znaczy będzie pan miał problemy, jeżeli będzie pan 91 dzień? Czy tylko wtedy? Bo ja osobiście podróżowałem na tym paszporcie, zawsze na jednym paszporcie, ponieważ tutaj można mieć duże problemy przy powrocie, mając dwa paszporty. To chyba każdy powinien wiedzieć. Ale słyszałem różne opowieści od ludzi, czy właśnie, bo ja nigdy nie miałem czegoś takiego przy przekraczaniu wcześniej. To znaczy, po pierwsze na stronie Straży Granicznej jest właśnie komunikat mówiący o tym, że jeżeli ktoś wjeżdża do Polski na paszporcie amerykańskim, po czym... Mówimy o tym? To jest taka ulotka wręczana na lotnisku. Ale ja wyjeżdżając tutaj do państwa widziałam to, więc nie wiem, czy tam to jest aktualne. Natomiast jeżeli wjeżdża pan jako obywatel amerykański, jako obcokrajowiec, ma pan prawo przebywania 90 dni. W momencie, kiedy ma zacznie wyjeżdżać w 91, Straż Graniczna tak naprawdę ma obowiązek pana zatrzymać, no bo jest pan obcokrajowcem, który nie ma wizy, Ewentualnie wjechać jako Polak, tak, bo wiem, że osoby też tak robią. Tam jest też kwestia na przykład problemu, kiedy dziecko ma obywatelstwo amerykańskie, a rodzic ma polskie, no ale też Straż Graniczna.
To znaczy, no... Tak jak pan powiedział, tutaj w Ameryce posługiwanie się dwoma paszportami napotyka trudności. I dziwią się państwo, że Polska jak gdyby robi dokładnie to samo. W każdym tak naprawdę państwie coś takiego jest. Jeżeli jest regulacja, że obcokrajowiec może na terenie przebywać 90 dni, to w momencie, kiedy pan jedzie, nie wiem, do przyjaciół, znajomych i jest pan ponad te 90 dni i wyjeżdża pan, no to Straż Graniczna mówi, ale momencik, sekundę, pan przecież jest obcokrajowcem, wjechał pan wtedy i wtedy, ale nie, ja jestem Polakiem, ale nie, pan nie wjechał jako Polak. Chodzi o to, że urzędnicy, urzędnicy graniczni pytają często o paszport polski. Wręcza się jak paszport amerykański, oni pytają o paszport polski. To jest właśnie ten problem, o którym ja chcę zasygnalizować, bo ja o tym doskonale wiem, że do 90 dni ja mogę być bez wizy, po 90 dniach ja muszę mieć wizę polską. Jak jest normalnie u nas na granicy zapytano się o paszport polski? Tak będzie. No widzi pan, właśnie tu jest problem. Jeżeli państwo mają case study, z którego to wynika, to bardzo poproszę o informację. Zachęcam do kontaktu ze mną, na pewno państwo wiedzą, malgorzata.wypych@sejm.pl. O tyle to jest proste, że to jest imię i nazwisko i domena sejm.pl. Dlatego, że ja już wielokrotnie się przekonałam, nie tylko na tej podstawie, że czasami może to być radio RMI. I w momencie, kiedy ja jako poseł bym wystąpiła na przykład do ministra spraw wewnętrznych za sygnalizowaniem takiego problemu, po czym po sprawdzeniu by się okazało, że nie mam racji, to nie chciałabym tak. Kolejne pytanie, proszę. Momencik, powtórzymy. malgorzata.wypych@sejm.pl. Bardzo poproszę w subjekcie wpisać albo USA, albo Ameryka, dlatego że my mamy czasami zalewane maile, na przykład 500-600 maili, żebym ja mogła to wyłowić. Dzień dobry, Lech Pierowski. Jestem przedstawicielem organizacji, która organizowała ostatnio spotkania dotyczące emerytur tutaj. I bardzo się cieszymy, pani poseł, że pani przyjechała, bo jest to wreszcie oddźwięk, bo czekaliśmy dość długo na to. Wybraliśmy kilka lat temu pana Adama, który również się deklarował, że się tym zajmie i w tej chwili mam nadzieję, że po prostu doprowadzimy do szczęśliwego końca to wszystko. Także każda droga jest dobra. I pytanie jest tylko takie, że przez te ostatnie kilka lat, jeżeli państwo mieliście świadomość problemu łeb, czyli powiedzmy poseł Kwiatkowski, bo posiłkuje się pani jego wiedzą, i w tej chwili my, to dlaczego po prostu Polacy są dalej obciążeni, jest to kilkaset tysięcy, albo może kilka milionów dolarów przez te ostatnie lata, i jeżeli sposobem na przynajmniej częściowe rozwiązanie jest to zaświadczenie ZUS-u, prawda, o którym mówimy dzisiaj kilkakrotnie, to w tym momencie czemu nie ma informacji z waszej strony, również nie ma informacji ze strony współpracujących z panią ludzi w Chicago, która powiedzmy byłaby rozpowszechniona. Oszczędziłoby to nam bardzo dużo pieniędzy, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie musielibyśmy się zwracać do adwokatów albo pseudoadwokatów, którzy nam próbują te rzeczy rozwiązywać i którzy biorą za to pieniądze. To zacznę od końca. Sama jestem prawnikiem i wiem jedno, jeżeli chodzi o adwokatów czy radców prawnych, tak jak u nas w Polsce, to jest troszeczkę regulacja rynku. Jeżeli mają państwo jakikolwiek sygnał, że jakiś prawnik tak naprawdę no nie zajmuje się tą sprawą, tylko ma co innego na celu, a wiadomo, że takie osoby są w każdym państwie, to należy go tak naprawdę unikać. Jeżeli jest członkiem tutaj Bar Association albo jakiejkolwiek innej organizacji, również państwu przysługuje na to skarga. Jeżeli chodzi o kwestię, dlaczego dopiero teraz, proszę bardzo mnie rozliczać od 2015 roku, w związku z tym, że do 2015 roku nie było możliwości rozmawiania o tym z instytucjami,
które się tym zajmowały. Tak jak powiedziałam, pozostawały interpelacje, te interpelacje były pisane, były odpowiedzi i tak naprawdę dopiero po dojściu do władzy obecnej partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, jest możliwość jakiegokolwiek działania. Tak naprawdę te działania były podejmowane przeze mnie od początku. Bardzo się cieszę, że udało się wypracować to, że do państwa trafił list napisany przez wysokiego urzędnika państwowego. Również przy akceptacji i przy wiedzy pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pod którą ZUS podlega. Myślę, że te 10 punktów, które odczytałam, są konkretnymi rzeczami, dlatego że to już zaczęło się dziać. Jest zacieśnianie współpracy pomiędzy mediami polonijnymi, dlatego że ja nawet jak tutaj byłam, miałam możliwość na falach różnych mediów mówić o tym, upowszechniać to właśnie rozwiązanie, które jest rozwiązaniem bardzo, bardzo świeżym, naprawdę bardzo świeżym. Na pytanie pani dyrektor pierwszego oddziału, jak owocne są spotkania, tylko napisałam: pani dyrektor, będziemy mieli dużo pracy. I bardzo dobrze. Właśnie o to chodzi, żeby każda sprawa jest sprawą indywidualną. Proszę pamiętać, ja w czasie dyżurów, dlatego proszę o kontakt mailowy, dlatego proszę o zeskanowanie dokumentów, gdyż tylko na podstawie dokumentów jest możliwość jakiejkolwiek pracy. To nie chodzi o zaświadczenie, tu odpowiadam, panie Leszku, to nie chodzi o zaświadczenie, tu chodzi o decyzję. Tu nie chodzi o zaświadczenie, bo zaświadczenie to państwo mogą dostać, że państwo pobierają emeryturę i w tym momencie wchodzimy w słowo pension i nagle social security rozpala się. To nie o to chodzi. Chodzi o decyzję. To chodzi o przeliczenie i uzyskanie decyzji, czyli prawo do emerytury i chyba nie mam tutaj. Mam tutaj social security. A, już sekundę mam. Zaraz Państwu. To jest na każdej decyzji, którą Państwo otrzymują z ZUS-u. Bardzo przepraszam, muszę to znaleźć, dlatego że to dzisiaj właśnie między innymi skrus. O, dokładnie. Otrzymują Państwo pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na górze jest nazwa Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest napisane: decyzja o przyznaniu emerytury w kwocie i tak dalej. Do kogo? I potem jest napisane punkt 1, podstawa prawna. I w tej podstawie prawnej należy mieć umowę i ustawę. Czyli ustawa z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwana dalej ustawą emerytalną, i umowa. I w momencie, kiedy są te dwie podstawy prawne, UEP jest nie obowiązuje. Ale jest manual tego nie przestrzega. Ale Social Security ma instrukcję. Ale nie, szanowni państwo, to znaczy ja rozumiem, że my tu tracimy czas, bo jeżeli mówimy, że jest rozwiązanie, pani tutaj mówi, Social Security działa na zasadzie takiej, ja tylko jakby na podstawie tego, co pani powiedziała, że należy udowodnić im, że popełnili błąd, to należy im to udowodnić. My, ja, dajemy Państwu instrumenty do tego. Także i zachęcam, proszę skorzystać.